czy on o mnie zawalczy. Taki temat zaproponowała nasza słuchaczka. Czy on jeszcze zawalczy o mnie, o ten związek, o naszą relację? Czyli jest spór, ciche dni, kłótnia, kryzys. Być może rozpad totalny związku. Koniec jakiegoś etapu. I teraz jesteśmy ciekawi, ciekawe, czy on, ona o nas jeszcze zawalczy. Więc zobaczmy, co powiedzą na ten temat karty. Witam Państwa serdecznie. Proszę o subskrypcję wszystkich tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, więc zasubskrybuj dziś. No, bardzo ciężkie, skomplikowane to słowo. Subskrybuj, zasubskrybuj, zostań subskrybentem mojego kanału. Więc niedługo będziemy mieli 2000 subskrybentów. Brakuje nam jeszcze tylko Ciebie, więc kliknij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał, dostawała moje codzienne wróżby za darmo. Proszę również o lajki, komentarze, feedback, która grupa rezonowała z Państwem, którą wybraliście i czy te wróżby właśnie pasują do Waszych historii. Dziękuję serdecznie i teraz, kochani moi, wybieramy grupę. Mamy dwie grupy. Pierwsza, obelisk, kwarc górski. Grupa druga, obelisk, fluoritu, mały, fioletowo-biały fluoryt. Są trzy karty Lenormanda, jedna karta Tarota oraz wylosuję oczywiście jeszcze kartę oraklu miłosnego. Dobrze, zacznijmy od grupy pierwszej, obelisk kwarcu górskiego. Czy on zawalczy o mnie? Dziecko, żmija i list. Ok. Tak, on zawalczy o ciebie, na pewno napisze, będzie chciał komunikować z tobą, pisać, wymieniać się tutaj właśnie z tobą pisemnie. Natomiast są jakieś komplikacje jeszcze, są zawikłane sprawy, które musi on wyjaśnić. Jest zawikłany w coś, co musi właśnie jeszcze rozegrać. Dlatego opóźni się na pewno jego pisanie, jego kontakt, jego walka o ten związek. Natomiast tutaj widzimy nowy początek. Karta dziecka, kołyski dziecka mówi o nowym początku, nowa próba zawarcia kontaktu. Coś właśnie zacznie się od nowa między wami, ale w bardzo małych kroczkach, czyli trzeba mieć tutaj cierpliwość, ponieważ karta mówi o początku następnego sezonu, czyli jesieni, tak? Początek nowego sezonu, bo teraz mamy środek lata, a karta ta mówi o początku właśnie nowego Jahreszeit, nie wiem jak to powiedzieć, sezonu nowej pory roku, o, nowej pory roku, przepraszam, nowej pory roku, a nową porą roku teraz jest, będzie, nie jest, bo jest teraz środek lata, ale będzie nową porą roku jesień, więc
jesienią właśnie powinien tutaj być jakiś kontakt, czyli zawalczy jesienią właśnie partner, o którym myślicie, czyli będą to jakieś opóźnienia, tak jakby, chociaż powiem Wam, kochani, że czas w kartach jest to, oj, przepraszam, już zapalam, czas jest relatywny w kartach, więc proszę się tak tego nie trzymać jak grobowej deski, tylko patrzeć na to bardzo płynnie. Tutaj karta ta początku mówi o początku właśnie nowej pory roku, czyli jesieni, ale tak jak mówię, no, w zależności od sytuacji, o co się pokłóciliście, jaki jest problem, jakie są komplikacje między Wami, tak, to się rozwiąże. Natomiast wszystkie te komplikacje muszą się jeszcze rozwiązać, tak? I właśnie to spowoduje opóźnienia w jego walce o ten związek, o Was. Ponieważ jeszcze jest zablokowany, jeszcze ma jakieś tutaj negatywne myśli, jeszcze jest dla niego wszystko skomplikowane, czyli przez jakieś dłuższe tutaj drogi, kręce drogi, dopiero jakoś on dojdzie do tego rezultatu, że należy właśnie zawalczyć o Was i o ten związek, ale będzie tutaj jakaś pisemna wymiana, komunikacja między Wami. Także on coś napisze. Na razie jest jakby skupiony na pracy, na finansach. Być może nowa praca, być może, nie wiem, jakieś nowe projekty. Jest tutaj absolutnie, totalnie skoncentrowany na pracy. Natomiast ta karta może również tutaj mówić w sytuacji związku, jeśli chodzi właśnie o sprawy typowo takie Waszej relacji. Mówi na pewno o tym, że jest on gotowy do pracy nad tym związkiem, że będzie jakby skupiony i sumienny w tym, by tutaj włożyć wszelkich starań i pracy, jeśli chodzi o Wasz związek, będzie także wkładał w tej pracy walkę o Wasz związek, ponieważ wracając do pytania, czy on zawalczy o ten związek, czy on zawalczy o mnie, tak, włoży nawet tutaj wszelkie starania, swoją pilność i pracę, by zawalczyć właśnie o ten związek. I zobaczmy, kochani, co chce Wam jeszcze powiedzieć Wasz partner, co Wam chce przekazać na ten czas. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Czyli wyrzuć wszystkie Twoje jakieś przemyślenia, wątpliwości za burtę i daj się zatopić w moje ramiona. Czyli piękna, romantyczna karta. Byś nie martwiła się, nie troszczyła, nie myślała negatywnie, tylko wyrzuciła wszystkie swoje negatywne jakieś wątpliwości poza burtę i po prostu dała się wtulić i czekała, aż on wróci i będzie walczył o Wasz związek. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Czy on jeszcze o mnie zawalczy? Taki jest temat. Grupa druga. Grupa druga to obalisk fluoritu. Tak, zawalczy. On zawalczy o Ciebie, już jest jakaś wiadomość w drodze. Już chciałby rozmowy z Tobą.
Tutaj jest tempo szybsze, w drugiej grupie jest tempo szybsze, tempo działania jest nawet, powiedziałabym, już w parę dni, prawda? W najbliższym tygodniu, w najbliższym czasie będzie chciał właśnie tej partner rozmowy, jakiejś akcji. Wiadomość już jest w drodze i proszę, żeby było konsekwentnie. Wiadomość przyjdzie od partnera i on jest gotowy tutaj, no nie wiem, odsłonić wszystkie ukrywane tajemnice przed Wami, otworzyć nowy rozdział, zacząć jeszcze raz tutaj z Wami rozmawiać, wyjaśniać, próbować z Wami tutaj wszystko obgadać, co było jakimś problemem, co stanęło Wam na drodze. Czyli chcę tutaj poprzez kontakt, komunikację, pisanie, być może, no nie wiem, to też oznacza kontakt przez internet, kontakt przez różne messengera, WhatsApp i tak dalej, SMS-y, telefon, może jakiś kontakt tutaj telefoniczny czy pisemny, właśnie chcę z Wami absolutnie szybko porozmawiać. Wyjaśnić wszystko. Także na pewno zawalczy i będzie to czas szybszy, ponieważ Sowa mówi tutaj o szybszym właśnie czasie załatwienia spraw. Karta Tarota mówi tutaj, kochani, o tym, że on jeszcze musi się informować, zastanawiać, jeszcze tu wymyśla intensywnie właśnie, co zrobić, jak napisać, co napisać, co byłoby dobre. Potrzebuje jeszcze jasności umysłu i doszukuje się informacji, planuje, myśli, analizuje, jak to zrobić, co napisać. Jest jeszcze też osobą młodą, niedoświadczoną, być może młodszą od Was. No i poszukuje tutaj rozumem, ponieważ jest to karta Pazia Mieczy, czyli rozumem, myślami, głową, właśnie tutaj poszukuje różnych rozwiązań, jakby racjonalnie, nie wiem, może się dowiaduje, informuje, może się doradza wręcz, jak to zrobić, byście mu przebaczyły, byście były zadowolone, jak on wróci, byście go przyjęły i dały mu szansę. Czyli potrzebuje jeszcze tutaj jasności umysłu, klarowności sytuacji, co i jak, kiedy, i kiedy ma to zrobić. Ale nadejdzie to szybko, kochani, ponieważ też karta na dnie tutaj Lenormanda mówi, że to są sprawy dla niego ważne. Jesteście dla niego partnerką bardzo ważną. Są to sprawy widocznie dla niego z przeznaczenia. Jest tutaj on obciążony tym również, że nie może z Wami się komunikować, Was kontaktować, Was spotkać. Myśli, obciąża go to, dlatego chcę to szybko wyjaśnić. Jest to też karta, która potwierdza ważność tej sprawy dla niego. Także tutaj jest nawet szybsze tempo, kochani. Na pewno będzie kontakt, będzie inicjatywa kontaktu z jego strony. Zobaczmy, co Wam jeszcze chce partner powiedzieć. Upsa. Oj, wypadły nawet dwie karty. Ok. Wezmę dwie. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Czyli balans. Potrzebujecie balansu. Co Tobie chcę przekazać? Że balans jest bardzo ważny w Waszym związku. Balans, harmonia, tutaj te dwie energie Xinjiang, uzupełnianie się, magnetyzowanie, energia żeńska i męska w harmonii, razem ze sobą. Właśnie, że dobra relacja, dobry związek daje halt, czyli daje, trzyma mocno. Halt, jak to po polsku? Czyli daje opatrzność, daje sekundkę, nie mam tego polskiego słowa, ale już kochani Wam mówię, nie umie tego nawet też translator, ale daje halt, czyli daje, no, trzyma mocno i daje też
daje też Herausforderung. Czyli jest wyzwaniem dla Was, tak? Czyli prawdziwa dobra relacja daje Wam stabilność, halt, stabilność i jest wyzwaniem dla Was równocześnie, tak? Czyli jest właśnie wyzwaniem dla Was, dlatego żeby ciągle myśleć, współpracować, respektować harmonię, balans, zgodę, energię damsko-męską, to uzupełnianie się właśnie w tych dwóch energiach, w tych dwóch biegunach, tak na zasadzie właśnie tego Xinjiang, czyli ta stabilność, tak, tego związku i to wyzwanie jednocześnie, to stanowi właśnie taką prawdziwą, autentyczną relację. Praca nad tym, tak? By było dobrze. By była właśnie ta harmonia. Praca nad tym, by komunikacja Wasza, codzienne bycie ze sobą było w balansie. Jest to Herausforderung, czyli jest to na pewno jakieś wyzwanie dla obojga partnerów, by nad tym ciągle, czyli nieustannie pracować i nigdy o tym nie zapominać. Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Czyli przemiana. Verwandlung, przemiana. Twoja relacja, twój związek do osoby dla ciebie ważnej, do konkretnej osoby będzie z dnia na dzień intensywniejsza. Czyli widzicie, kochani, nawet takie upadki i wzloty, kryzysy i naprawianie związku, czekanie, tęsknota, praca nad tym, by był balans, harmonia, co jest właśnie tym Herausforderung, czy wyzwaniem dla obojga partnerów, to stwarza, że Wasza relacja jest z dnia na dzień coraz bardziej intensywniejsza, ponieważ wkładacie pracę, pot, czas właśnie w ten związek. Pracujecie oboje, staracie się, by ten związek był ciągle lepszy i by właśnie Wasze relacje były głębsze. Także, kochani, związek to nie tylko romantyczne momenty, ale ciężka praca, trud, wyzwanie, inwestowanie swojej pracy nad związkiem. I właśnie to musicie zrozumieć, jeśli on zawalczy o ten związek, to właśnie zaczyna się wtedy Wasza praca nad tym związkiem, by było jeszcze lepiej, by ten związek był intensywniejszy, by w tym związku był balans, właśnie by te dwie energie damsko-męskie się energetyzowały i magnetyzowały. Tego Wam życzę, kochani, również sobie. Życzę, by on oczywiście zawalczył o ten związek i o Was, jeśli tego pragniecie. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia, kochani, na moim kanale już niedługo.